Wyjątkowa gala Oscarowa już za nami. Na tą galę czekał cały świat. Miała Pani przyjemność zapewne oglądać. Zastanawiam się, jak podobają się Pani tegoroczne wybory. No, ja jestem bardzo zadowolona, że film Wszystko Wszędzie Naraz zdobył uznanie Amerykańskiej Akademii Filmowej, bo uważam, że to jest bardzo odważny, bardzo też ciekawy i awangardowy język filmowy, który zaproponował duet The Daniels, jak ich nazywamy. To jest naprawdę kino takiej nowej generacji. To jest takie kino, które, tylko uprzedzam, trzeba się przygotować na naprawdę filmową jazdę bez trzymanki. Trzeba się przygotować na taki filmowy roller coaster, ale otworzyć się na to, bawić się tym i ta zabawa przyniesie nam po obejrzeniu całego filmu naprawdę bardzo głębokie, wbrew pozorom, refleksje. Więc cieszę się, żałuję, że Duchy i Nisherin, ten piękny film Martina McDonagha, nie zdobył może jakiegoś Oscara z tych ważniejszych kategorii, bo to naprawdę piękne kino, ale z drugiej strony zawsze twierdzę, że Oscary Oscarami, a widzowie i tak w swojej pamięci i w swoim sercu zostawiają te filmy, które były dla nich najciekawsze, najbardziej emocjonujące. A jak podobał się Pani debiut syna Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella? To taki wyjątkowy duet, piękny duet. Bardzo było miło patrzeć na takie dwa pokolenia.